Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do apostołów: idźcie i głoście, mówiąc: już blisko jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście, darmo dajcie. Nie bierzcie złota, ani srebra, ani miedzi w swych pasach, ani torby na drogę, ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo wart jest robotnik swojego pożywienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto w nich jest godny, i tam zamieszkajcie aż do odejścia. Wchodząc do domu, pozdrówcie go. Jeśli ten dom będzie godny, niech wasze pokój stąpi na niego. A jeśli nie będzie godny, niech wasze pokój powróci do was. A jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp. Tak, zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej niż temu miastu. Oczywiście łatwo, myślę, domyśleć się, że ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Przypomnę, że wczoraj słyszeliśmy pierwsze zdania tej mowy, tak zwanej misyjnej, którą Pan Jezus wypowiedział, którą skierował do swoich apostołów. Na drogi pogan nie wchodźcie, nie wchodźcie do miast Samarii, idźcie raczej do zabłąkanych owiec Izraela. Idźcie i głoście, mówiąc: już blisko jest Królestwo Niebieskie, tak słyszeliśmy wczoraj. No i dzisiaj słyszymy dalej: uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony, za darmo otrzymaliście, darmo dajcie. To jest dalszy ciąg właśnie tej mowy misyjnej. Ale chciałbym się skupić, czy najpierw przynajmniej zacząć od refleksji dotyczącej tych słów, które pod koniec dzisiejszej Ewangelii słyszymy. Mianowicie mam tu na myśli najpierw to zdanie: jeśli ten dom, do którego wejdziecie, będzie godny pokoju, niech wasze pokój stąpi na niego. Jak ja to rozumiem? Jaki to jest dom godny pokoju? Moim zdaniem jest to dom otwarty po prostu na pokój. Jest to dom, który chce. Dom w sensie, wiadomo, że tu nie chodzi o budynek, tylko chodzi o dom jako rodzinę, jako wspólnotę, jako pewien rodzaj relacji międzyludzkich. I człowiek godny pokoju to jest człowiek, który chce pokoju. Tak. Nie ma jakiegoś powodu, dla którego człowiek, któryś jakiś człowiek byłby niegodny otrzymać pokój, poza właśnie przypadkiem, kiedy ten ktoś nie chce pokoju. Są tacy ludzie, którzy nie są zainteresowani życiem w zgodzie, ponieważ na ogół są to ludzie, którzy skutecznie dominują. Potrafią póki co, na przykład dzięki swoim jakimś zasobom, możliwościom, które mają, potrafią dominować nad innymi. I często ta dominacja daje im tak wiele, to znaczy tak bardzo zaspokaja różne ich potrzeby, na przykład poczucia własnej wartości czy autonomii, no że taki człowiek nie chce zrezygnować, nie, z tej przemocy, którą stosuje. Nie chce żyć w pojednaniu, go to w ogóle nie interesuje, czyli nie chce żyć w pokoju. Ale też myślę, że są też ludzie, no ale właśnie, czy można powiedzieć, że oni są niegodni pokoju? Ludzie, którzy nie potrafią jakby się wyrwać z takiej przemocowej relacji. Tak, to jest trochę inna sytuacja, ale to jest też pewien problem, z którym głosiący Ewangelię powinni umieć się zmierzyć. W
mierzyć się w ten sposób, że powinni umieć przekonać taką osobę, że może żyć w pokoju, że tej osobie się to należy jakby właśnie, żeby żyła w pokoju. Tak, bo każdemu człowiekowi się to należy, by żył w pokoju. W zgodzie, w dobrych relacjach. No, natomiast jeżeli ktoś tego nie chce, nie zależy mu na dobrych relacjach, no to nie jest godny pokoju. Tylko ktoś taki. I teraz Pan Jezus mówi, jeśli ten ktoś nie będzie godny pokoju, niech wasz pokój powróci do was. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to w ten sposób, że czasami może tak być, że jeżeli ja niosę komuś pokój, czyli chcę komuś, niosę komuś Ewangelię po prostu, a on to odrzuca, on tego nie chce, to bywa, jest takie niebezpieczeństwo, że mnie może wtedy opuścić pokój. To znaczy ja mogę być sfrustrowany swoją nieskutecznością. I myślę, że Panu Jezusowi zależy na tym, i to miał na myśli, mówiąc, zależy na tym, żebyśmy nie tracili pokoju, jeśli ludzie pokoju nie chcą. Oczywiście zawsze będziemy wtedy doświadczać jakiegoś bólu, ale co innego doświadczyć bólu, jakoś to opłakać, posmucić się trochę z tego powodu, no ale pójść dalej. Nie? A co innego jest być z tego powodu załamanym, zniechęconym, stracić poczucie sensu tego, że niosę pokój ludziom. Nie? Zniechęcić się, mówiąc inaczej. Tak, chodzi o to, żebyśmy się nie zniechęcali. Żebyśmy się nie zniechęcali. Dlatego Pan Jezus mówi, niech wasz pokój powróci do was. Jeśli dany człowiek, czy dany dom nie będzie godny pokoju, który niesiecie. I teraz, słowa, które bywają bardzo różnie interpretowane, spróbuję podzielić się moją interpretacją tych słów. Mam na myśli 14 werset tej 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jeśli ktoś was nie przyjmie i nie będzie chciał słuchać słów waszych, wychodząc z tego domu lub miasta, strząśnijcie proch ze swoich stóp. Otóż spotykam się czasem z taką interpretacją, że te słowa mają oznaczać, znaczy ten gest strząśnięcia prochu z nóg, ma oznaczać słuszną pogardę i taki, no taki, że to ma być taki gest, że ja jestem jakby lepszy. Nie chcę, o właśnie, nie chcę mieć z wami, z tobą nic wspólnego. Skoro mnie nie przyjmujecie, to nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Właśnie, strząśnij proch z nóg ich ten, nie, z tego domu, czyli nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, skoro mnie nie przyjąłeś. Obrażam się właśnie, tak jakbym się obrażał. Nie sądzę, żeby Pan Jezus to miał na myśli. Na tyle, na ile znam Pana Jezusa, jeśli wczytamy się dobrze w Ewangelię, to zobaczymy, że to by nie pasowało. Jezus tak nigdy nie robił. Pamiętamy, że nie wszędzie był Pan Jezus przyjmowany. No właśnie, nawet w Nazarecie, nie, był odrzucony. Powiedział tylko, prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, ale wracał do Nazaretu. Nie powiedział żadnych słów oburzenia, tego nie wyraził tego, że się obraził na tych gadareńczyków, niektórzy powiedzieli niedawno, słyszeliśmy tę Ewangelię, nie? Powiedzieli, idź od nas, nie? Po tym, jak Pan Jezus uzdrowił tego opętanego, tych opętanych.
Nie, także raczej tu Pan Jezus nie chce powiedzieć, że my, nie chce powiedzieć, że my mamy się obrażać na ludzi z tego powodu, że nie chcą słuchać Ewangelii, że nie chcą przyjmować pokoju, który niesiemy wraz z Ewangelią jako uczniowie Pana Jezusa. Co to miało oznaczać? To raczej, moim zdaniem, miało oznaczać, że nie przyszliśmy niczego wam zabrać. Tak. Skoro nie chcecie pokoju, który my niesiemy, to wiedzcie, że my nie przyszliśmy dać wam ten pokój, by coś otrzymać w zamian. I na znak tego, że my nie chcieliśmy niczego wam zabrać, to strząsamy proch, który z waszego domu, z waszej ziemi przylgnął do naszych stóp. Niestety, to jest bardzo powszechne, że ludzie, kiedy słyszą o Panu Jezusie, słyszą o Bogu, to myślą sobie, że Pan Bóg chce im coś zabrać. I z tego powodu wielu nie przyjmuje Ewangelii, bo myślą sobie, że coś stracą, że im zostanie coś zabrane. I potrzebny jest czasem taki wysiłek, nie, w tej ewangelizacji naszej, głoszeniu Ewangelii, potrzebny jest ten wysiłek, żeby przekonywać ludzi, że nie, no my nie przychodzimy niczego wam zabrać, my przychodzimy obdarować. Obdarować, a nie zabierać coś. Zabierać, nie wiem, wolność najczęściej, nie? Niektórzy myślą, że jak przyjmą Pana Jezusa, to stracą wolność. Będą musieli ją oddać. Ale niektórzy też myślą, że będą musieli, nie? Staną się chrześcijanami, to będą musieli rzucać na tacę na przykład, nie? No nie, właśnie o to chodzi, nie? Żeby... To jest też może trochę związane z tymi słowami, które wcześniej Pan Jezus powiedział, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie? Nic ludziom, nie idźcie po to, żeby coś ludziom zabierać. Ale oczywiście, i to też słyszeliśmy, jeżeli będą wam dawać dobrowolnie, no to oczywiście, to bierzcie, przyjmujcie. Nie bierzcie ze sobą złota, ani srebra, ani miedzi w swych pasach. Właśnie, bo wart jest robotnik swojego pożywienia. Czyli nie polegajcie na swoich zasobach, zapasach, tylko polegajcie na ludzkiej wdzięczności, dobroci. Ja tego doświadczam bardzo, bardzo tego doświadczam. Że nie muszę się martwić i to jest piękne, to jest dla mnie to jest cudowne doświadczenie, że właśnie mogę zajmować się właśnie całkowicie, nie, głoszeniu Ewangelii, bo nie muszę się martwić o mój byt materialny, bo ludzie mi po prostu dają tyle, żeby mi starczyło. I nawet jeszcze bez problemu mogę się dzielić z innymi. To właśnie o to chodzi, nie? Żebyśmy z taką postawą, nie? Pan Jezus mówi, żeby apostołowie z taką postawą szli. No, jeszcze można by długo komentować tę dzisiejszą Ewangelię, ale nasz czas się już wyczerpuje. No, jedno tylko jeszcze zdanie, komentarz może do 15 wersetu ostatniego. Zapewniam was, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej i gomoryjskiej niż temu miastu. Nie dlatego będzie lżej ziemi sodomskiej, gomoryjskiej niż temu miastu, bo Pan Bóg będzie taki surowy, nie, teraz, nie, wobec tych ludzi. Nie, tylko jeżeli ktoś odrzuca Ewangelię, pokój, który niosą uczniowie Pana Jezusa, no to on potwornie dużo traci, nie tylko w tym momencie, ale również w perspektywie życia wiecznego, w perspektywie sądu, nie, który kiedyś nastąpi. To raczej Pan Jezus chce powiedzieć. Także dzielę się moim rozumieniem tej Ewangelii. Oczywiście pewnie można ją rozumieć na różne sposoby, ale
Raczej myślę, że Pan Jezus tutaj chce nas zarazić tymi słowami dzisiejszej Ewangelii, taką postawą, którą sam w sobie miał. Życzliwości do wszystkich, również do tych, którzy nie chcą słuchać Ewangelii. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.